Witam Was serdecznie w nowym filmiku na moim kanale. I dzisiaj przygotowałam dla Was filmik z kosmetyczką miesiąca. Jak widzicie, ja dzisiaj jestem bez makijażu, bo będę pokazywała Wam produkty z kosmetyczki, które przygotowałam na ten miesiąc i będę się nimi malować, żebyście mogli zobaczyć, jak te produkty wyglądają. I tak, ja kosmetyczkę miesiąca wrzucę Wam trochę późno, bo jak będziecie oglądać filmik, to będzie to 10 albo 12 lutego. W następnych miesiącach będę to starała się robić pierwszego dnia miesiąca. Te filmiki zazwyczaj ja lubię bardzo oglądać, właśnie są to filmiki, które ja lubię oglądać na YouTubie, bo jest to dobry sposób do tego, żeby zużyć zalegające produkty do makijażu, które mamy, tak? Przynajmniej i ja mam takich produktów pełno, bo pielęgnacji zużyłam bardzo dużo, a produkty do makijażu, no jednak zużyła się trochę mniej. Tym bardziej jeszcze teraz, gdy tak mało wychodzimy, przynajmniej w moim przypadku ja pracuję w domu, także mało wychodzę. Do tego jeszcze jesteśmy zamknięci, nie możemy wyjeżdżać z naszego miasta. Jest dużo sklepów zamkniętych, bary, tak, i tak dalej, i tak dalej. Także wychodzimy w sumie bardzo mało. No ale ja lubię, no lubię wyglądać dobrze, tak? Sprawia mi to, podnosi mi to samopoczucie. Także, no co? Jest tych produktów, jest sporo, ale są to produkty do takiego jak to się mówi? Nie mówię tego słowa wymówić. No taki będzie to makijaż skromny, naturalny, powiedziałabym, bo jest to makijaż pod maseczkę. I no ja pokażę Wam, jakie produkty używam i będę używać w tym miesiącu, jakie produkty wybrałam i co? No jakie produkty wybrałam i będziemy i będziemy się po prostu nimi malować. Dobra, nie przedłużam. Zaczynamy. Także zaczynamy. Moja kosmetyczka jest dosyć mała. Nie wiem nawet skąd jest ta kosmetyczka. Albo z Primarka, albo z Mango. Jakaś, no z Mango chyba nie, bo z Mango przeważnie mają tutaj logo. Mi się wydaje, że z Primarka. Jest to taka dosyć mała kosmetyczka i zawsze mam ją wypchaną. No i co? Zaczniemy sobie pokażę Wam, co używam do makijażu. Przepraszam bardzo. Jestem z powrotem. Listonosz dzwonił do drzwi. Także co Wam mówiłam? Pokażę Wam produkty do twarzy. Pierwszym, który wybrałam i który naprawdę bardzo często używam, bo bardzo mi się podoba ten produkt i jego efekt na skórze. Jest to baza pod makijaż z firmy AA. Jest to baza rozświetlająca z witaminą C. I można ją używać także samą, na krem, bo bardzo ładnie rozświetla burzę. Przepraszam bardzo, ale biegałam po schodach i nie ma się kondycji, także zadyszka. Dobra, to zaczynamy. Ja nakładam sobie, mam już teraz na chwilę obecną pielęgnację już zrobioną. Także pokażę Wam tutaj, widzicie jak ta baza wygląda. I nałożę sobie teraz odrobinę, mam tutaj lusterko, to będę sobie zerkała i nałożę sobie ją odrobinę na twarz. Można ją mieszać także z makijażem. Widzicie, tak wygląda, pokażę Wam, żebyście mogli zobaczyć, jak ładnie wygląda to na skórze. Ja właśnie często nakładam tylko tą bazę i później zakrywam niedoskonałości po prostu korektorem. I omijam, nie nakładam po prostu sobie wtedy już makijażu na twarz, bazy, nie bazy, no po prostu fluidu. Tak, jak widzimy, ma to taki efekt takiej zdrowej skóry. Tutaj w kamerze tak bardziej się to
widać ten glow, bo tak na żywo to wygląda bardziej naturalnie, ale jak widzicie, zostawia taki efekt właśnie naturalnego błyszczenia, co mi akurat się bardzo podoba. Teraz jeszcze ta skóra jest troszkę zaczerwieniowa, bo od tego pocierania właśnie, wiecie, te zaczerwienienia wychodzą, ale właśnie tak wygląda to na skórze. Bardzo fajny efekt. No i bazę, jaką wybrałam, jest to Dream Mineral Skin Matte z firmy AA. Już mam praktycznie na wykończeniu końcówkę, dlatego ją wzięłam, że mówię, że dokończę ją w tym miesiącu i mogę zacząć. Mam więcej otwartych fluidów, także i naprawdę używam tylko odrobinę. Ja często też mieszam sobie razem te dwa produkty i nakładam je sobie w tym samym czasie. Tak jak Wam mówiłam, odrobinę i jak jakieś jeszcze niedoskonałości, to po prostu zakrywam je, będę zakrywać je korektorem. Jak widzicie, ja mam w kolorze najjaśniejszym, jest to, nie, akurat nie jest to najjaśniejsze, myślałam, 03 Light Beige. I u mnie sprawdza się rewelacyjny. Wezmę sobie trochę więcej na czoło. Chciałbym, żeby to... Widzicie? I bardzo ładnie wtapia się w skórę. Jest to puder mineralny. Także... Ta skóra no otycha. I efekt, jak widzicie, jest krycia, nie ma takiego mocnego krycia, no ale wyrównuje bardzo ładnie kolory skóry, no i daje efekt takiej, widzicie? Tam gdzie niegdzie widać właśnie jeszcze czy piegi, czy jakieś przebarwienia prześwitują trochę, no ale do tego służy korektor, żeby to zakryć i właśnie później ta skóra tak wygląda, taki ma naturalny efekt. No i tak jak Wam mówiłam, pójdę sobie umyć ręce, bo nie lubię sobie, żeby te później brudzić tych resztę produktów, także umyję ręce i wracam właśnie, nałożymy sobie korektor. Ok, także podsumowując, do twarzy mam bazę AA i puder AA, te dwa produkty. Wrzucam je tutaj z powrotem do kosmetyczki i pokażę Wam korektory. Korektory w tym miesiącu mam trzy. Widzicie tutaj tester, to nie jest absolutnie kradzione, tylko nie wiem, czy wiecie albo nie wiecie. Ja miałam sklep kosmetyczny, tak, z kosmetykami, stacjonarny, w tym momencie sklep jest zamknięty i prowadzimy tylko sprzedaż online, także stąd te wszystkie produkty możecie widzieć z etykietką tester, które staram się także zużyć, tak, i wykorzystuję właśnie je w celach, żeby nagrywać i pokazywać, jak te produkty wyglądają. Także jest to paletka korektorów Miss Perfect z firmy Belle i muszę Wam powiedzieć, że już to jest chyba druga paletka, którą już jedną zużyłam i naprawdę bardzo, ale to bardzo fajnie się u mnie sprawdza i ja ją właśnie używam najwięcej, ale tego zielonego, zielony, żółty i ten jaśniutki kolor. Żółtego lubię używać właśnie sobie tutaj pod oczy. Jak widzicie, ma taki efekt ładny rozjaśnienia. Rozjaśnia bardzo ładnie tą... ja sobie właśnie tutaj... W ogóle ja mam dzisiaj coś bardzo zaczerwienione oczy. No ale tak, odrobinę właśnie dodaję sobie tutaj w kąciku. No i na powieki, tak, żeby... Na powieki sobie dodam tego jasnego.
Widzicie? Jest różnica. To wygląda, jakbym miała brązowy cień nałożony już. Ok. Rozetnę sobie teraz go tutaj palcem. I ok, tak to wygląda. Nie wiem, dlaczego dzisiaj mam bardzo zaczerwienione oczy. Dobra, to jest jeden korektor. Następny korektor. Wszystkie korektory są z firmy Bell. Ten też jest z firmy Bell i ten używam właśnie pod oczy. Też bardzo ładnie rozjaśnia. Nie ma jakiegoś wielkiego krycia, ale ja jakiegoś dużego krycia nie potrzebuję. U mnie sprawdza się bardzo fajnie. Jest to korektor Liquid Eyes Concealer. No nic nie pisze innego. Ten korektor pod oczy, który jest w płynie. Też mam w sumie go na wyłączeniu, bo używam też go bardzo często, tak jak Wam mówiłam, zamiast podkładu. To gdzie niegdzie właśnie smaruję sobie korektor na zaczerwienienie, albo tak właśnie gdzieś jakiś pryszcz mi wyskoczy, to używam sobie tego. No i tego. Ten jest akurat w sztywcie, już się wytarło tutaj napisy i to jest firmy Bell. Też już mam praktycznie go, jak widzicie, na wykończeniu. Także i ten jest właśnie na niedoskonałości i ten właśnie lubię używać na pryszcze, gdzie niegdzie mi jakiś wyskoczy, bo bardzo ładnie je zakrywa. Ma taki naturalny odcienie 01, ja mam w kolorze 01 i co? I też mi się wydaje, że pomaga właśnie te zasuszyć ten niedoskonałości właśnie, że szybciej się zasuszają. I sobie właśnie to zależy, bo nieraz użyłam to w ogóle tych produktów w innej kolejności. Najpierw używam korektora, później mieszam właśnie sobie podkład z bazą i używam je razem, żeby uzyskać bardziej większy efekt, taki glow. No i tak jak mówiłam, tam gdzie mam jakieś może większe przebarwienia, to sobie po prostu dodatkowo nanoszę ten korektor. Także w tym miesiącu mamy te trzy korektory, które będę starała się zużyć. I następnie mamy tutaj... nie, teraz zrobimy sobie może brwi. I do brwi mam dwa produkty. Jedna jest ta pomada, to jest z firmy Bell. Tą pomadę używam praktycznie cały czas. Mam pomadę. Mam też taki wosk z firmy Bell, którego używam mniej, dlatego chciałabym go zużyć też w tym miesiącu. No ale nie ukrywam, że jestem bardziej zwolenniczką pomady, bo jest szybsza w nałożeniu i jakoś bardziej trwalsza. Także użyjemy sobie tej pomady dzisiaj i bardzo właśnie też szybko się ją nakłada. Ja po prostu użyłam sobie, nakładam ją do wypełnienia tylko tych miejsc, tam gdzie mi brakuje brwi. Tam gdzie mi brakuje włosków, to sobie tylko po prostu trochę wypełniam. Później przykładam do tego jakiejś dużej takiej precyzji. Po prostu. Widzicie? W ten sposób. No i tutaj też sobie na razie nic nie nakładam tej pomady, tylko zaraz użyję sobie jeszcze do utrwalenia maskary z firmy Everlane. Dlatego tylko wypełniam sobie tutaj właśnie od góry, tutaj gdzie brakuje mi tych włosków, no i z dołu. Ok. Można powiedzieć, trzeba uważać, żeby dobrze zamykać ten pojemniczek, bo jeżeli nie dopkniemy, to ta Wam pomada bardzo, ale to bardzo szybko wysycha. No i wtedy jest już bardzo trudno ją w ogóle nanosić na brwi. Moja już jest trochę wyschnięta, no ale daję sobie radę jeszcze. Widzicie? Te brwi mam już wypełnione. No i teraz użyję sobie tego produktu z firmy
Eveline Cosmetics i jest to Brow and Go z fibrami. To jest żel do utrwalania brwi z fibrą i to jest, mój jest w kolorze 02 Dark. Ja sobie ściągnę nadmiar produktu. No i widzicie sobie tutaj właśnie, a to teraz sobie zajechałam. O, tak, okej. Okay. Sobie przeczeszemy. Okej. Okej. Mniej więcej tak to wygląda. Dodam sobie chyba jeszcze tutaj trochę. Ok. Tak wyglądają moje brwi. Także w tym miesiącu, no będę starała się tego zużyć, bo jednak sięgam znowu za tą pomadę i ten produkt mi tutaj zalega. Wosk z firmy Belle. Pomada. I maskara ta do brwi. Ok, teraz przejdziemy może do utrwalania. Troszkę do utrwalania makijażu i tutaj mamy też firma Belle. Jest to Compact Powder SPF 50 i użyjemy sobie takiego pędzla. I troszkę to właśnie tak do zmatowienia tej skóry. Świetnie się nadaje. Naprawdę już używam dosyć długi czas tego pudru i jakiegoś nie ma, nie widzę tu jakiegoś większego zużycia. Także dobrze, puder nałożyliśmy. Powiem Wam, następnym krokiem będzie ten rozświetlacz. Rozświetlacz też jest z firmy Belle. Jest to Belle Allergenic Face and Body Illuminator i muszę Wam powiedzieć, że ja używam go na chwilę obecną na całą twarz. Proszę zobaczyć, czy jest bardzo jaśniutki. Jest taki delikatny. Nie ma takiego, nie zostawia takiego chamskiego brokatu, jakby to można powiedzieć, tylko tak bardzo ładnie rozjaśnia nam skórę i właśnie ja nakładam sobie go na całą twarz. Zobaczycie efekt takiego widzicie, naturalnego blasku. Można sobie właśnie go dodać też tutaj na dekolt. Też bardzo ładnie wygląda. Ok, także mamy rozjaśniacz z firmy Belle. Wszystkie kosmetyki, jak założycie, są z firmy Belle. Bronzer też będzie z firmy Belle. Mamy bronzer. A muszę otworzyć, będzie lepiej. Też Multi Bronze Powder Hypoallergenic. Jest to numerek 01. Tak widzicie, mamy tutaj właśnie bronzer z takim rozjaśniaczem też, iluminatorem. Tu jeszcze ten, pokażę Wam może. To, źle tutaj widać, ja w ogóle dzisiaj nie mam, nie tylko dzisiaj, ale u mnie tutaj światło to troszkę nie za bardzo. Z tego względu, że cały czas mamy jakąś pogodę deszczową i jest ciemno. Nie wiem, chyba jakoś nie za bardzo widać. Nie za bardzo widać te kolory. Dobra, ja sobie nałożę tutaj troszkę na policzki. Biorę sobie wszystkie na pędzelek. Wziąłem sobie ten sam. Dobra, później rozetrzę sobie drugi. I tylko odrobinę sobie naniosę tutaj.
Ja tak nakładam w sumie go jak róż. Tak sobie trochę, żeby koloru dodać, bo ja jestem jasna. Mam jasną karnację. Tak, żeby nie wyglądać na takiego bladziocha. Ok. Co teraz jeszcze rozetrzę sobie może go trochę drugim pędzelkiem. Ok, także bronzer. Muszę przerwać, bo znowu ktoś dobija się do drzwi. Zaraz wracam. Ok, wróciłam. Zostały nam tylko teraz rzęsy i pomadka. Także już Wam pokazuję. Na chwilę obecną mam. Chciałabym użyć te dwa tusze. Jeden to jest w ogóle z jakiejś gazety. Jakaś marka mi w ogóle nieznana. The Bounty Crop. I jest to tusz wodoodporny. Pisze. Muszę Wam powiedzieć, że efekt jest bardzo, ale tak wygląda ten tusz. I tak wygląda jego szczoteczka. Efekt jest bardzo naturalny. Jeżeli szukacie takich, wiecie, rzęs wow, no to ten tusz raczej nie będzie dla Was. Co mi się w jego formuła podoba, że on się fajnie zmywa. Że w ogóle jak go zmywamy, to on schodzi tak jakby takie kawałeczki żelu czy coś takiego. Nie rozmazuje się absolutnie, tylko po prostu schodzi momentalnie. Bardzo fajnie się usuwa. Ale jeżeli chodzi o grubość, czy podgrubienie, czy wydłużenie rzęs, no to raczej tak. Nie za bardzo. Daje taki efekt naturalnych rzęs. No i teraz mamy też ten rzęs z firmy Ber Secretale Extreme Lash Mascara. Też już mam w sumie go jakiś długi czas i chciałabym już go użyć, żeby sobie spróbować jakiegoś innego tuszu. No dobra. Także ja najpierw przed nałożeniem tuszu podkręcę sobie rzęsy, dlatego że, no jak zauważyliście, nie mam żadnych cieni. Cieni używam bardzo mało. No i często właśnie używam tego bronzera na powiekę. No ale w tym miesiącu wiedziałam, że jakoś nie będę tych cieni zbytnio używać, także nawet nie wkładałam ich do kosmetyczki. Zobaczymy w następnym miesiącu może. Muszę Wam powiedzieć też, że ja nie za bardzo lubię makijaż oka. Używanie, bo ja mam powiekę bardzo opadniętą i jakoś, no nie wiem. Nie umiem się w ten sposób malować, żeby to oko było tak bardzo żeby miało to taki bardzo ładny efekt. Wow, no jakoś mi to nie wychodzi. Chyba potrzebuję więcej praktyki. Dobra, pomalujemy sobie rzęsy. Jedno oko pomaluję sobie tym, żebyście widzieli efekt. Wezmę sobie tutaj lusterko, bo ok. Nie wziąłem sobie takiego małego lusterka, także jest mi bardzo ciężko. Muszę powiedzieć, że też ja nie nakładam dwuzwarstw ani nic takiego, tylko po prostu jak dla mnie takie tusze to się sprawdzają, bo ja lubię taki naturalny efekt. Takiego przygrubienia też nie lubię, jak te rzęsy takie zostają bardzo sklejone. Ok, jakoś ostatnie czasy też nie maluję jakoś tych dolnych rzęs, może dlatego, że mam ich bardzo mało i w niektórych miejscach w ogóle mi nie rosną, nie wiem dlaczego. No dlatego może nie za bardzo lubię malować, jak widzicie, tu praktycznie w ogóle nic nie mam, także jakoś za bardzo nie lubię ich malować. Ok, także tak wygląda jedno oko. Ja w ogóle mam rzęsy z natury tak proste, że ja ją zakręcę zalotką i za 5 minut one i tak mi opadną. Potrzebuję iść zrobić sobie już lifting. Lifting rzęs. Bo ok. Pomaluję sobie drugie oko i wracam. Ok? Bo nie wziąłem sobie takiego małego lusterka, jest mi jakoś tutaj niewygodnie. Ok. Jestem. To oko mam pomalowane tym tuszem. A to oko mam pomalowane tym z Belle.
Czy wydaje, że te są bardziej jakby takie uniesione? No ale spoko, dobra. Te dwa tusze, tak jak Wam mówiłam, składam je znowu do kosmetyczki, żeby tutaj już sobie ogarnąć trochę. No i co nam zostało? Zostało nam tylko usta. I proszę bardzo, do ust ten błyszczyk, którym nigdy się praktycznie nie rozstaje, z błyszczykami firmy Eveline. Ten jest akurat z jadem tym pszczeli. Mam go w tym momencie na ustach. Wybrałam też pomadkę, chociaż używam jej naprawdę pomadek, teraz używam bardzo rzadko tych kolorowych. Ale ta jest naprawdę bardzo ładna, twarzowa i bardzo trwała. Muszę Wam powiedzieć, że no plami nam tą maseczkę, ale nie wyciera się całkowicie. Bardzo taki piękny róż, który mi się podoba. Też tutaj właśnie ląduje w kosmetyczce. I mam jeszcze jedną konturówkę, którą bardzo też lubię, z firmy Yoko. I jest to konturówka w kolorze... Nie piszę tu jakim. Albo ja nie widzę. 43. Okej. Okay. Jest to tak, że dzisiaj sobie posmaruję, pomaluję tą konturówką. Wytrę sobie najpierw trochę ten błyszczyk, który zaraz na pewno nałożę jeszcze raz, ale żeby mi się to lepiej ją nakładało. Jak widzicie, takim jest naturalnym kolorze. I tak będzie ładnie optycznie powiększyć nam usta. Muszę Wam powiedzieć, że też jest kremowa i bardzo fajnie się ją nakłada. Okay. Jak widzicie, jest w kolorze bardzo, bardzo fajny, ładny kolor twarzowy. Także tak wygląda. Mogłabym sobie dodać jeszcze może trochę tego tutaj. Dodać odrobinę tego różu. I na to nałożę sobie błyszczyk. Ten błyszczyk da taki efekt małego powiększenia. Bardziej może to jest takie powiększenie optyczne, ale bardzo mi się podoba i bardzo, ale to bardzo fajnie nawilża usta. Po regularnym używaniu tak, tego błyszczyka naprawdę w ogóle nie mamy problemów z jakimiś suchymi skórkami, ani nic takiego. Okej, okay, dobra. Tak jak pokazałam, produkty do ust. Mamy pomadkę Perfect Lipstick z firmy Bare, kolor Pure Peach. Jest to pomadka matowa. Ten kolorek. Mamy błyszczyk firmy Eveline i mamy konturówkę z firmy Yoko. No i co? I to by było wszystko. Tak jak mówiłam, makijaż taki minimalny, naturalny, na co dzień. Skóra wygląda taką zdrową, świeżą, rozjaśnioną i z takim naturalnym, właśnie takim naturalnym połyskiem, który naprawdę mi się podoba. Zaznaczone troszkę, przyciemnione troszkę policzki, ale też nie jakoś dużo. No i co? I to będzie na tyle. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie mi kciuka w górę. Będzie mi bardzo miło, jeżeli też zasubskrybujesz mój kanał. My zobaczymy się już w następnym filmiku. I co? Buziaki i do zobaczenia. Pa!